Spośród wszystkich tegorocznych jesiennych premier anime, najbardziej zaciekawiły mnie dwa tytuły. Chikyū no Undo ni Tsuite oraz Ao no Hako. Ostatnio jestem w nastroju na nieco lżejsze produkcje, dlatego najpierw sięgnąłem po Blue Box. Premierowy odcinek bardzo mi się podobał, dlatego pomyślałem, że przygotuję na jego temat materiał. Jeśli chcielibyście, żebym omawiał kolejne epizody, dajcie znać, a postaram się zagospodarować na to odpowiednią ilość czasu. Tyle słowem wstępu, porozmawiajmy o pierwszym odcinku Blue Box. Jak już wspominałem, epizod przypadł mi do gustu. To zasługa paru czynników, jak chociażby pięknej animacji. W mgnieniu oka przekonałem się do wyrazistej, ciepłej kolorystyki. Zauroczył mnie też wygląd bohaterów. Szczególną uwagę przykuwają oczy Kano, stworzone ze wszystkimi najdrobniejszymi detalami. Można przyglądać się im całymi godzinami. Godzinami można podziwiać też jedną scenę. Myślę o Chinatsu, siedzącej przed budynkiem hali sportowej. Twarz dziewczyny wygląda w niej zachwycająco. Nie dość, że jest delikatna i po prostu śliczna, to emanuje jakąś niespotykaną wiarygodnością, jest niemalże namacalna. Mina, jaką Kano przybrała podczas czytania książki, sposób, w jaki układają się jej włosy, jak odgarnia je za ucho, nie zapominajmy o promieniach słońca padających na twarz koszykarki. Coś cudownego. Pozytywny wizualny efekt odcinka psuje jedynie fragment z hali sportowej. Animatorzy mogli darować sobie pokazywanie wszystkich zgromadzonych w niej osób. Tym bardziej, że użyto ku temu CGI, wygenerowanego kiepsko. Oprócz tej drobnej wtopy, pod względem animacji, Blue Box zachwyca. Postacie również budzą pozytywne uczucia. Właściwie od razu kupili moje serce. Taiki wydaje się dobrym, ambitnym gościem, naprawdę oddanym grze w badmintona. Uroku dodaje mu nieco zbyt narwane usposobienie oraz ciut zbyt idealistyczny pogląd na miłość, co można zrozumieć, biorąc pod uwagę jego młody wiek. Inomata ma też opiekuńcze usposobienie. Gdy Chinatsu kichnęła, chłopak od razu chciał opatulić ją swoim szalikiem, aby dziewczyna nie przemarzła. Propozycja wynikała ewidentnie ze szczerej troski, co koszykarka na pewno dostrzegła. A propos koszykarki, chyba nie da się jej nie lubić. Kana jest pogodna, sympatyczna i szalenie pracowita. Wykonywanie rzutów do kosza tuż po otwarciu hali musi wymagać wiele chęci i samozaparcia, ale też miłości wobec sportu. A Chinatsu zdaje się być w baskecie naprawdę zakochana. Między Taikim a Kaną istnieje zatem silny punkt zaczepienia, pozwalający nawiązać im silną więź. Nic nie łączy przecież tak dobrze jak wspólna pasja oraz życie pod jednym dachem. Na koniec odcinka okazało się, że Chinatsu zamieszka z Inomatą. Taiki w najśmielszych snach nie brał pod uwagę takiego scenariusza. Jestem ciekaw, ile czasu zajmie mu otrząśnięcie się z szoku. Co do Kany, myślę, że szybko zaakceptuje nową sytuację. Obecność chłopaka, do którego na razie nic nie czuje, nie powinna jej peszyć. Najbliższe odcinki zapowiadają się więc ciekawie. Wspomnę jeszcze kilka słów o dwojgu innych bohaterów. Jeśli lubicie różowowłose, drobne dziewczyny skłonne do humorystycznego, złośliwego zachowania, pewnie polubicie Hinę. Gimnastyczka nie miała skrupułów, by skopać tyłek Taikiemu, a przy tym pozbawić złudzeń, iż nie ma u Kany żadnych szans. W głębi serca to chyba jednak dobra osoba. Zaczynam mieć pewne podejrzenia co do fabularnej roli Hiny, jednak na razie może zachowam je dla siebie. Kyo, czyli najlepszy kumpel Inomaty, jest jeszcze bardziej złośliwy niż Chuno. Chłopak dowalił Taikiemu taki wykład, iż ten miał prawo zapomnieć o Chinatsu.
Najwidoczniej okazywanie wsparcia nie leży w gestii Kyo. Kasahara musi mieć jednak jakieś pozytywne strony. W przeciwnym razie Inomata by się z nim nie trzymał. Premierowy epizod pozwolił Premierowy epizod pozwolił poznać nam już zatem czterech istotnych bohaterów. I każdy z nich wypadł okazale. Wreszcie to nagrałem. Tak jak odcinek. Obejrzałem go z wielką przyjemnością, zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem. Taiki oraz Kano są sympatyczni i z zaciekawieniem będę śledził ich dalsze losy. Animacja wygląda cudownie, a drobne, niewinne, romantyczne gesty przyprawiło uśmiech. Aż zatęskniłem za czasami gimnazjum oraz liceum. Mam nadzieję, że Aonohako jeszcze nie raz mi o nich przypomni. Czekam na więcej.